Gmina Uniejów realizuje projekt, którego celem jest promocja gospodarcza gminy i regionu. W ramach zadania odbywają się targi o charakterze międzynarodowym w różnych branżach, m.in. turystycznej, uzdrowiskowej i spożywczej. Organizowane są misje gospodarcze i wizyty studyjne. W tym czasie do Uniejowa przyjeżdżają przedsiębiorcy, przedstawiciele miast i regionów partnerskich gminy Uniejów z Łotwy, Finlandii, Węgier oraz innych państw, nie tylko z Europy. Jednym z przykładów dobrej współpracy w realizacji projektu dotyczącej promocji branży gastronomicznej jest restauracja herbowa, która znajduje się w murach średniowiecznego uniejowskiego zamku, wybudowanego w połowie XIV wieku. To lokal, który dzięki oryginalnemu wystrojowi sal i wyjątkowej kuchni stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez gości, uczestników misji gospodarczych, turystów i pensjonariuszy przebywających na terenie uzdrowiska Uniejów. Restauracja herbowa dysponuje 3 salami. Na tym poziomie jest sala główna, która się nazywa salą herbową. Na tej sali możemy pomieścić 120 osób jednorazowo. Natomiast mamy jeszcze 2 mniejsze sale. W tej chwili znajdujemy się na sali Biała Dama. Na tej sali możemy przyjąć maksymalnie 40 osób, więc myślę, że ze spokojem 180 osób na jednorazowo możemy gościć. Restauracja specjalizuje się w organizacji różnych przyjęć, typu chrzciny, komunie, jak i przyjęcia weselne. Organizujemy też oczywiście konferencje, różne bankiety. W tak pięknym otoczeniu możecie Państwo spróbować naszej wyśmienitej kuchni. Nasz szef kuchni specjalizuje się w kuchni polskiej, ale mamy też bardzo dobrą kuchnię z dziczyzny. Pierogi z dziczyzną, gulasz z dziczyzny. Takim potwierdzeniem, że nasza kuchnia jest bardzo smaczna, są lilie smakosza, które już od wielu lat otrzymujemy od naszych gości, jak i jury, które bierze udział w ocenianiu naszych potraw. I zapraszamy serdecznie do restauracji herbowej. Odwiedzajcie nas. Będąc w uzdrowisku Uniejów, warto odwiedzić zamek arcybiskupów gnieźnieńskich, zapoznać się z jego historią i architekturą, a także poznać smaki polskich regionalnych potraw.